jednym z takich zwiedzień z tym, z czym my mamy do czynienia, a to jest taki bardzo trudny temat, który właśnie chciałbym poruszyć dzisiaj, to jest manipulacja ludźmi przez muzykę. Manipulacja ludźmi przez muzykę. W księdze Izajasza proroka w rozdziale 14 jest napisane też takie słowo, które no, dopiero muszę powiedzieć, niedawno odkryłem, chociaż mam to podkreślone już od dawna. Strącona jest do piekła pycha twoja i dźwięk muzyki twojej. Tu jest mowa o strąceniu tego księcia, tego, który przeciwstawił się Bogu. Strącona jest do piekła pycha twoja i dźwięk muzyki twojej. I chciałbym powiedzieć, że przez muzykę można ludźmi bardzo łatwo manipulować. I my wiemy, jak muzyka oddziałuje na każdego, a muzyka oddziałuje grupowo na ludzi. I chciałbym powiedzieć, że to jest jedno takie niebezpieczeństwo, które się wdarło do naszych zborów, do naszych społeczności. Chciałbym powiedzieć, że ta muzyka, rock and roll, to co się pojawiło w latach 55., kiedy rytm and blues, te murzyńskie i country western się połączyło i powstała ta muzyka, to chciałbym powiedzieć, że ta muzyka przeszła i wykonała taką jakby rewolucję bez prochu, że temu wszyscy się poddali. Ale co dla mnie takie jest bardzo smutne, tragiczne, że poddały się temu również w dużym zakresie chrześcijańskie społeczności. Ta muzyka wdarła się, te style muzyczne, to wszystko zadomowiło się w naszych zborach i to w bardzo krótkim czasie. I chciałbym powiedzieć, że ta muzyka wyeliminowała te nasze pieśni, te psalmy, to co śpiewamy, to co służy do budowania, co służy do nauczania. Ja widzę, że to jest coś, czego może tak się jakoś nie zauważa, ale to niestety ma u nas miejsca. Ten rockowy styl muzyki jest oparty na rytmie, mocnym uderzeniu. I on dokonał takiej, bym powiedział, inwazji na Kościół i zaczęto wołać, bądźmy bardziej współcześni. I dzisiaj, gdy my czytamy w różnych czasopismach chrześcijańskich, że tam jest jakiś kongres, tam jest jakiś zjazd, to co tam jest ważne? Jaki gwiazdor muzyczny tam będzie występował? Bardzo często, a kto tam będzie? No to warto pojechać. Chciałbym powiedzieć, że do tego stanu doszło i większość współczesnej muzyki chrześcijańskiej traktowana jest raczej jako rozrywka, a nie środek do duchowego zbudowania. Ja na chwileczkę chciałbym też mówić o tym, jak to wyglądało za czasów Starego Testamentu, ale chciałbym powiedzieć, że ta muzyka powoduje spłycenie poselstwa tej nowiny najważniejszej, jaką jest Ewangelia, spowoduje spłycenie. I chciałbym jeszcze dodać, że powyższa muzyka jest w większości miernej wartości. Ja nie jestem muzykiem. Jako chłopak musiałem się przed wojną uczyć gry na skrzypcach, bo tak mój ojciec postanowił i tyle tylko, że może się mi słuch wyrobił, ale nie gram na skrzypcach, nie jestem znawcą muzyki. Ale chciałbym powiedzieć, że mierność kwitnie tam, gdzie ceniona jest powierzchowność, atrakcyjność i zbyt szybko nagradzana jest aplauzem. Ja chciałbym powiedzieć, że ten banalny rytm, ta melodia dają takie no, do pewnego stopnia zadowolenie. To, że chrześcijanie ewangeliczni w zborach to akceptują, to chciałbym powiedzieć, że to świadczy o tym, że o stanie duchowości nieraz i również o tym, że nie mieli możliwości słuchania muzyki o duchowej treści, śpiewanej przy dźwiękach spokojnej muzyki. Od razu mogę powiedzieć, że niedawno usługiwałem na ten temat w jednej społeczności i
Chciałbym powiedzieć, że to mnie bardzo jakoś zajmuje i po usłudze podszedł do mnie jeden brat, no muzyk, i mówi: bracie, ale niedawno było tam, a tam takie nabożeństwo i tam byli bracia chyba z Białorusi, oni mówili to samo. Ja mówię: wiesz, ja tam nie byłem, tego nie słuchałem, ani kaset nie słuchałem. Pierwszy raz słyszę o tym, że oni ten temat poruszali. Ale jeśli ten temat porusza ktoś z daleka i mi tak bardzo na sercu leży, to myślę, że nam to ma bardzo coś do powiedzenia. I chciałbym powiedzieć, że często jakieś były gwiazdy rocka, czy gwiazdy rocka mówią o swoim nawróceniu, czy nawet rzekomym nawróceniu, i wchodzą na podium ewangelicznych kaplic i od razu stają się takimi wzorcami dla naszej młodzieży, stają się takimi wprost duchowymi idolami i są zapraszani na różne obozy ewangelizacyjne i są podziwiani. Jestem takim czymś przerażony. I czy ludzie o tak miernym poznaniu Słowa Bożego mogą śpiewać duchowe pieśni, które nas mogą budować? Takie pytanie chciałbym postawić i w związku z tym chciałbym przytoczyć to, co w Starym Testamencie jest tak bardzo, tak wyraźnie powiedziane o śpiewakach. My wiemy, że jest taki jeden śpiewak, często wymieniany w Słowie Bożym, się nazywał Asaf. To był za czasów króla Dawida. Asaf jest autorem psalmów 50 i 73-83. To są psalmy, które śpiewał Asaf. Asaf to był lewita. I my czytamy o tym, że był widzącym. W drugiej księdze Kronik zresztą nie tylko jest pisane o nim, że on był widzącym. W Biblii Warszawskiej, no przykro jest o tym mówić, ale jest napisane, że był jasnowidzem. Jasnowidz to jest praktykarz i wróżbita i tak dalej. I wiemy, że ta profesja kwitnie między innymi u nas, ale widzący to jest prorok, ten, który od Pana otrzymuje ten dar, żeby zobaczyć, widzieć. I chciałbym powiedzieć, że Asaf był prorokiem, był nauczycielem i był muzykiem. I on jest wymieniany wielokrotnie i jego potomkowie są wymieniani nawet po powrocie narodu izraelskiego z niewoli babilońskiej. Drugim takim śpiewakiem, takim, który był również widzącym, był prorokiem, to był Jedutun, czy Jedutym, bo tak i tak jest to imię jego wypisywane. I o nim jest również pisane w Starym Testamencie. I jak jest pisane o tych śpiewakach, to chciałbym powiedzieć, że oni byli ustanowieni za czasów króla Dawida i potem za czasów króla Salomona. I co jeszcze przy okazji chciałbym wspomnieć, że tam jeszcze występuje trzeci taki śpiewak, który się nazywał Heman. A więc Asaf, Heman i Jedutym to byli zawsze razem i byli prorokami i byli widzącymi. W pierwszej Księdze Królewskiej jest jeszcze napisana taka ciekawostka, na którą też późno zwróciłem uwagę w pierwszej Księdze Królewskiej, kiedy my czytamy o mądrości króla Salomona, to tam jest napisane 4 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej. Jest powiedziany 29 wiersz: na to dał Bóg Salomonowi mądrość i roztropność bardzo wielką. I w 31 wierszu jest napisane: owszem, on był mądrzejszy nad wszystkich ludzi i nawet nad Etana, Ezrahitę, nad Hemana, Chalkola i Darda, syny Macholowe. A więc był mądrzejszy nad Etana, Ezrahitę, nad Hemana, Chalkola i Darda. I wśród tych 4 właśnie, których Salomon przewyższał, więc można powiedzieć, że to były takie 4 gejzery intelektu, które wymienia tu Stary Testament, wśród nich był ten Heman i on był śpiewakiem.
Jego potomkowie byli również śpiewakami i ich cel był śpiewać na chwałę i nauczać. To jest tak bardzo istotne, że w śpiewie można nauczać. Jest taki muzyk, pianista, pastor zboru ewangelicznego, on się nazywa Roger Libby. On napisał między innymi tą broszurę Za kulisami muzyki rockowej. On pisze taką rzecz, że przez słuchanie pieśni i przez śpiewanie pieśni duchowych my budujemy się i nam więcej wchodzi do naszego poznania, aniżeli jak słyszymy jednorazowe kazanie. Tak on pisze, a to jest muzyk współcześnie żyjący, bardzo zresztą szanowany w narodowości szwajcarskiej. I chciałbym powiedzieć, że taką rolę spełniali właśnie ci śpiewacy i ich potomkowie, bo te imiona Asaf, Heman i Jedutym to przewijają się przez cały Stary Testament i ich potomkowie śpiewają w czasie reformy, za czasów Jozjasza, tego ostatniego króla reformatora, ich dzieci, ich potomkowie śpiewają, również ci potomkowie ich śpiewają po powrocie z niewoli babilońskiej. I gdy się nad tym zastanawiam, czytając na przykład psalmy, naliczyłem tych 22 albo 23 psalmy, w których Dawid, król Dawid prosi: Panie, naucz mnie drogi Twojej. Dzisiaj rano czytałem psalm 25, on jest takim bardzo kosztownym psalmem i tam w tym psalmie 25 Dawid kilkakrotnie powtarza: Panie, naucz mnie drogi Twojej. I te psalmy służyły do nauczania. I teraz takie pytanie, czy to, że my dzisiaj nie uczymy się tych pieśni, czy te pieśni gdzieś poszły trochę tak na bok albo w zapomnienie, czy to jest prawidłowe. Gdy my czytamy Słowo Boże, czytamy w objawieniu świętego Jana, 5 rozdział, 9 wiersz, tam jest napisane, objawienie Jana, 5 rozdział, 9 wiersz, i śpiewali nową pieśń, mówiąc: godzin jesteś wziąć księgi i otworzyć pieczęci ich, żeś był zabity i odkupiłeś nas Bogu przez krew swoją ze wszelkiego pokolenia i języka i ludu i narodu. Zaśpiewali nową pieśń. I teraz takie pytanie, czy ten, kto nie narodził się na nowo, on może śpiewać tą nową pieśń? Chciałbym powiedzieć, że od razu się nasuwa odpowiedź nie, bo jeśli się ktoś nie narodził na nowo, choćby on się nauczył czegoś, to nie jest to, o co chodzi tutaj. Tu śpiewanie nowej pieśni. I dlatego takie pytanie, czy ci śpiewacy, czy te gwiazdy rocka, czy jak oni się tam wszyscy klasyfikują, chciałbym powiedzieć, czy oni mogą śpiewać te nowe pieśni? Prawdziwie duchowy śpiew, chciałbym powiedzieć, ma swoje źródło w rozmyślaniu o Panu Jezusie, o dziele odkupienia dokonanym na Golgoty. I chciałbym powiedzieć, i my mamy uwielbiać Jego, naszego samego Pana Jezusa. A jak my teraz słuchamy tych różnych gwiazdorów, którzy są zapraszani, to kogo podziwiamy? Bardzo często tego, który to śpiewa. Kiedyś do nas do zboru też był z zagranicy zaproszony jeden zespół taki, te iluminacje świetne, co wszystko ze sobą przywieźli i tak ubrany po takim jakimś, w tej skórze i tak dalej, młody człowiek z ręką w kieszeni tak sobie śpiewa. Ja patrzyłem jak, bo to było rozplakatowane, jak ludzie zaczęli wychodzić ze zboru. To nie jest Ewangelia, nie? Ale cały szereg osób było zachwycone. No taki młody człowiek tak śpiewa. Chciałbym powiedzieć, jak nam brak tego duchowego poznania, jakim to jest mankamentem. I chciałbym powiedzieć, że w opisie niebiańskiego uwielbiania widocznie jest zrozumienie wielkich prawd biblijnych. I to wyraźnie
kontrastuje z tą tak zwaną chrześcijańską czy tandetną muzyką. Gdy my popatrzymy na takie spojrzenie, gdy wiary spojrzenie skierujesz na krzyż, czy tam na wzgórzu stał. Jest taka piękna pieśń, na przykład ja bardzo lubię śpiewać. Autorką tej pieśni jest Margaret von Brasch. Ja idę tą drogą, co wiedzie do chwał. Duch Święty prowadzi mnie, on pokój swój daje mi Pan. Chciałbym powiedzieć, ta kobieta, ta von Brasch, to była hrabianka, jej rodzice posiadali 5 wiosek na granicy estońsko-rosyjskiej i ona z walizeczką w ręce uciekła, ratując życie w czasie rewolucji, która miała miejsce w roku 1917-18. Ona musiała uciekać, ratować życie, była jako hrabianka, wiadomo, co by ją spotkało. A ona pisze, ja idę tą drogą, co wiedzie do chwał. No nie wiem, czy my tak, uciekając stąd z podręcznym bagażem, byśmy tak byli w stanie śpiewać. Ona ułożyła blisko 200 pieśni, w śpiewniku jest ich 10 albo 11 głębokiej treści. Ona napisała taką książkę bardzo ciekawą, co mamy darowane w Jezusie Chrystusie, ale takie przeżycia. Ja idę tą drogą, co wiedzie do chwał. A więc nie ten przepych, ta służba na takim dworze, ale ta ucieczka, tak, trzeba się było gdzieś zaczepić. Ona była w Niemczech. Chciałbym powiedzieć, że takie pieśni nam mówią o tym, wskazują, dokąd my mamy iść. Niezależnie od okoliczności, jakie nas spotykają. I chciałbym powiedzieć, że gdy my śpiewamy takie pieśni, to my przechodzimy nawet takie, może i takie osądzenie, czy ja idę, czy ja raduję się, czy może mimo tych okoliczności, nie za bardzo, może mam nawet pretensje do mojego Pana, bo nie wiedzie mi się tak jak i innym. Chciałbym powiedzieć, że to ci trzej śpiewacy, których wymieniłem, to był Stary Testament. Ale chciałbym powiedzieć, że w Nowym Testamencie również mamy na temat muzyki, mamy bardzo dużo na ten temat napisane. I chciałbym przeczytać z listu do Kolosenców, co pisze apostoł Paweł na temat muzyki. W liście do Kolosenców, 3 rozdział, 16 wiersz mówi tak. Słowo Chrystusowe niechaj mieszka w was obficie ze wszelką mądrością, nauczając i napominając samych siebie przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając w sercach waszych Panu. Tu jest napisane tak bardzo wyraźnie, słowo Chrystusowe niech mieszka was, i tu pisze, napominając siebie przez psalmy i hymny i pieśni duchowne. Taką bardzo głęboką treść mamy zawartą w tym wersecie. I chciałbym powiedzieć, że ten wiersz jest taką ważną, nowotestamentową deklaracją dotyczącą muzyki chrześcijańskiej. Słowo Chrystusowe było poselstwem zwiastowanym na świecie przez pierwszych chrześcijan. Słowo Chrystusowe. Przez śpiew niech śpiewana nauka o Chrystusie mieszka w was, gdzie nauka o Chrystusie, gdy śpiewacie o Chrystusie. To tu jest powiedziane w tym wierszu. Czy to jest dzisiaj praktykowane? Chciałbym powiedzieć, że mam taki wypowiedź takiego muzyka amerykańskiego, który nie ulega tym trendom. Ten amerykański nauczyciel biblijny John MacArthur pisze, pastor zboru Grace Community z Kalifornii, pisze takie słowa. Muzycy w okresie Starego Testamentu byli kapłanami i równocześnie muzykami Bożych prawd. Nauczali się naród również przy pomocy tekstów ujętych w zharmonizowanych melodiach. W późniejszym okresie pastorzy byli autorami pieśni, które zawierały krótkie kazania z wartościową treścią. A ten Roger Libby, ten szwajcarski pastor i pianista, pisze także, wskazuje na muzykę pierwszych chrześcijan i ich śpiew w synagogach,
gdzie słowo znajdowało się w centrum, a przez schrystianizowanie grecko-rzymskiej muzyki pogańskiej z jej ekstatycznymi i rytmicznymi wybuchami była ona tłumiona. To są wypowiedzi muzyków odnośnie tego wersetu. I chciałbym powiedzieć, że to ma nam coś do powiedzenia. I chciałbym powiedzieć, że znajomość Słowa Bożego, Ewangelii u takich współczesnych autorów różnych refrenów śpiewanych w rytmie rocka, jak wynika najczęściej z treści, jest bardzo takim miernym i pochodzi i chodzi przede wszystkim o dotarcie do powierzchownie wierzących i chciałbym jeszcze powiedzieć o graniu na uczuciach. I nieraz to jest tak, bym powiedział, dochodzi do tak jakby jakiegoś zwyrodnienia. Ja słuchając Boże śpiewanie takiej w rytmie rocka, nie bój się, bo jestem z tobą, nie bój się. W jednym zborze liczyłem, to było śpiewane, powtarzane 24 razy, a każdy raz było jeszcze bu, 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 z tego na perkusji. I każdy, kto wychowywał dzieci, czy był dzieckiem, to wie, jak ważne jest, jak tak przyjdzie mama czy tata, nie bój się, tak trochę delikatnie dotknie. Ale nigdy nie krzyczy, nie bój się, tylko tak delikatnie. A my mamy się nie bać. Gdy tak czytam to miejsce Słowa Bożego, kiedy Eliasz po tym wszystkim, co się stało na górze Karmel, my wiemy, że on uciekał, bo się wystraszył groźby tej Jezabel, która powiedziała, że ona go wykończy i tak dalej, to my wiemy, że kiedy on już był tak na osobności, już był w tej jaskini, to była burza, wicher, trzęsienie ziemi. A potem był cichy głos: Eliaszu, co tu czynisz? To nie był krzyk, ale był: Eliaszu, co tu czynisz? I on otrzymał nowe zadanie od Pana. I nasz Pan przemawia w ciszy. I tu chciałbym powiedzieć, że to takie przewartościowanie tego, co się teraz dzieje. Ja chciałbym powiedzieć, że to dotarcie do powierzchownie wierzących, to ma u nas miejsce. Nie wiem, czy ktoś z was czytał, czy może się już i zachwyca taką książkę Życie świadome celu, czy 40 dni Kościoła Ricka Warrena. Ten Rick Warren to jest baptystyczny kaznodzieja, pastor, który mówi, że do roku 2020 zorganizuje, że będzie już miliard wierzących chrześcijan, którzy zewangelizują cały świat. Przeprowadzi taką rewolucję ewangelizacyjną. I no, ja nie chcę o tym wszystkim mówić, co on głosi, ale on głosi taką Ewangelię podsłuchaczy. I ostatnio, bo chyba to było w marcu, on, Rick Warren, ten pastor, śpiewał na stadionie, gdzie było zgromadzonych 30 tysięcy ludzi, śpiewał tą taką przebojową pieśń Jimi Hendrix, ten, no, który był takim muzykiem rockowym, a przez przedawkowanie narkotyków zakończył życie, a jego jakąś czołową pieśnią było, ja nie wiem, ta pieśń była chyba Czerwony Woal czy coś takiego. I ten ewangelista Rick Warren śpiewał tą pieśń na stadionie przy akompaniamencie swojego zborowego zespołu muzycznego. On śpiewał tą pieśń rockową i przed tym jeszcze powiedział: spełnia się moje największe pragnienie, że mogę to wobec takiej publiczności zaśpiewać. To się wszystko robi pod publiczność. Devi Hunt, nie wiem, czy znacie, ten taki krytyk tych różnych wypaczeń, to on tak bardzo wyraźnie powiedział, że to jest głoszenie czegoś pod gości, żeby go pozyskać, żeby ich pozyskać. No niezależnie od tego, że ten Rick Warren jest ściśle związany z takimi czołowymi przywódcami ruchu Nowego Wieku, ale on chce sobie pozyskać i mówi: wspaniały człowiek,
bo on śpiewa, bo on to wszystko akceptuje. Ale to nie ma nic wspólnego z Ewangelią. I ja chciałbym powiedzieć, że jeśli chcemy dotrzeć do tych najtwardszych grzeszników, to czyni Duch Święty, nie my, przez to, żeby się upodobnić do tego świata. I chciałbym powiedzieć, że Duch Święty poruszy najbardziej kamienne serce. Chciałbym powiedzieć o tym na tym zjeździe, na tej konferencji, któreśmy byli, tam zawsze wieczorem są świadectwa. Świadectwa są, gdzie mówią różne osoby o swoim nawróceniu, o swoich przeżyciach. I taka młoda, stosunkowo niewiasta, mówiła o tym, jak ze swoim partnerem była na jakimś tam koncercie czy na jakiejś dyskotece. No, tam były bijatyki, były zabójstwa i tak dalej. I ten jej też brał w tym udział, ten jej partner. Ona z nim była w ciąży. No i ponieważ pan był za niego, za nim wysłany list gończy, więc on zniknął. Był 3 lata w Holandii. Ona pojechała za nim z małym dzieckiem. I oni dożyli zbawienia, i on, i ona. I ona składała to świadectwo. I kiedy on dożył zbawienia, mówi, ja muszę moje życie uporządkować. I on wrócił do Polski, 3 lata list gończył, zanim był oficjalnie ogłoszony, i on poszedł zgłosić się na policję. I kiedy poszedł na policję, ja to słyszałem, bo to świadectwo ta siostra mówiła, kiedy poszedł na policję, on poszedł do Komendy Głównej w Warszawie, tam jest tam się nie wchodzi, tylko się mówi do tego domofonu, czy jak się, i on mówi, że moje nazwisko tak, a tak nazywam się, ponieważ jest wysłany za mną list gończy, ja się zgłaszam. A ten się go pyta, czy pan jest zdrowy? Chciał zapytać, czy on jest zdrowy umysłowo, że się zgłasza. Chciałbym powiedzieć, działa Słowo Boże. Oczywiście został aresztowany, otrzymał wyrok, 13 lat, siedzi w więzieniu. Ale głosi Ewangelię w więzieniu. Chciałbym powiedzieć, takie serce Pan porusza. My uważamy, że może można dotrzeć do takich zupełnie inny sposób. Chciałbym powiedzieć, Pan działa, Duch Boży działa. To jest Jego rola, On przekonuje o grzechu. Nie to, jak my się upodobnimy do metod tego świata i my w jakiś sposób chcielibyśmy tam może i tych ludzi pozyskać. Chciałbym powiedzieć, muzyka musi być dydaktyczna. Apostoł Paweł pisze w tym liście do Kolosyńców: nauczajcie i napominajcie przez psalmy i pieśni i hymny duchowne. To już czytałem, 3 rozdział, 16 wiersz. Chciałbym powiedzieć, nauczanie i napominanie to się wiążą z dydaktyką, i chciałbym powiedzieć, że słowo napominajcie pozwala lepiej zrozumieć, szczególnie gdy chodzi o korygujący wpływ naszego życia. Wierzący przyswajają sobie bardzo dużo przez pieśni i tak jak tu jest napisane, przez pieśni, psalmy duchowne. Dlatego tak ważny jest dobór pieśni śpiewanych w zborze i za nauczanie czy na śpiew w zborze odpowiedzialni są pastorzy, starsi. Czytałem takie rozważanie, to pochodzi z Niemiec, gdzie piszą, że są zbory, które są bogate i mogą zaangażować profesjonalistów do śpiewu, do muzyki, a dzięki temu sprowadza się Ducha Świętego, Jego obecność na zgromadzenie. No a te biedniejsze zbory, których nie stać na zaangażowanie profesjonalistów, no to są tak jakby upośledzone. Takie rozumowanie. Chciałbym powiedzieć, to się dzieje. To nie jest, ja tego nie wymyśliłem, ale mówię na podstawie tego, co słyszę, czytam, czego się dowiaduję. I chciałbym powiedzieć,
gdzie muzyka musi ukazywać mądrość Pana. W pierwszym liście do Koryntu w 14 rozdziale jest też takie miejsce, które przeczytam. Pierwszy list do Koryntu, 14 rozdział, 15 wiersz mówi tak. Cóż wtedy jest? Będę się modlił duchem, będę się też modlił i wyrozumieniem. Będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i wyrozumieniem. Apostoł Paweł uważał, że zrozumienie jest bardzo ważne w służbie śpiewu. Zrozumienie jest bardzo ważne w służbie śpiewu. Jeszcze może chciałbym przeczytać i też w tym temacie to, co pisze apostoł Paweł w liście do Efezów. Muzyka powinna świadczyć o obecności Ducha Pańskiego i zaraz po zachęcie, aby byli pełni duchem, apostoł Paweł pisze, rozmawiając z sobą przez psalmy, pieśni, hymny duchowne, 5 rozdział, 19 wiersz listu do Efezjan. Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dzięki czyniąc zawsze za wszystko w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, Bogu i Ojcu. Tu zauważymy, że aby muzyk mógł wielbić swoją muzyką Boga, on musi być bardzo blisko, być pod kontrolą Ducha Świętego i musi naprawdę bardzo blisko żyć z Panem. Muzyk, który staje przed Panem, żeby przekazać Boże prawdy, on musi żyć w bliskości Boga. To jest tak bardzo ważne, żeby ci muzycy, którzy cośkolwiek chcą przynieść, żeby byli bliskimi Panu. I duchowa pieśń ma przekazywać prawdy Pisma Świętego. Tak jak to było w Starym Testamencie, również i w Nowym Testamencie. I my czytamy, że apostoł Paweł do zborów, czy Koryntów, czy Efezów, czy Kolosów, on bardzo zwraca na to uwagę. I myślę, że nam to ma coś do powiedzenia. I w tym pierwszym liście do Koryntów w 14 rozdziale, 26 wierszu jeszcze przeczytam też takie miejsce, które nam ten temat porusza. 15 rozdział, 14 rozdział, 26 wiersz. Cóż wtedy jest, bracia, gdy się schodzicie? Każdy z was ma psalm, ma naukę, ma język, ma objawienie, ma tłumaczenie. Wszystko to niech się dzieje ku zbudowaniu. Tutaj apostoł Paweł znowu powtarza jedno, że to ma służyć do budowania. Cóż wtedy, bracia, gdy się schodzicie? Gdy się schodzimy, jeden ma psalm, drugi ma coś innego, ale to wszystko ma budować. My mamy się budować i na to my się schodzimy, żeby zgłębiać Boże Słowo. I muzyka powinna budować lud Boży, wzmacniać ich wiarę, umacniać w życiu i kierować wzrok na naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, na dokonane dzieło na krzyżu Golgoty. I chciałbym powiedzieć, że w dziedzinie muzyki i nie tylko muzyki jest też taki bardzo ważny, istotny werset, który nas ostrzega. A to jest napisane w liście do Rzymian w 12 rozdziale, zaraz w pierwszym wierszu. Apostoł Paweł pisze do Rzymian takie słowa. Proszę was wtedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą, a nie przypodobywajcie się temu światu, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego na to, abyście doświadczyli, która jest wola Boża dobra, przyjemna i doskonała. Tutaj apostoł Paweł pisze, żeby
się nie upodabniać. I apostoł Paweł, ten, który potrafi też powiedzieć, tak jak na przykład do Galacjan, o głupi czy nierozumni Galatowie, to on tutaj prosi tych, którzy byli w Rzymie, którzy byli w tym zborze, że on pisze tu nawet: proszę was przez litości Boże, no my często mówimy na zmiłowanie, żeby się nie upodabniali do tego świata. Ja słyszałem już takie wypowiedzi, to niedawno: my angażujemy profesjonalnych muzyków do tego, żeby się uczyli, żeby naszych uczyli uwielbiać. A słyszałem w jednym i drugim zborze: ta osoba jeszcze nie jest wierząca, ale ona się nawróci. W jednym zborze, niedaleko nawet stąd, słyszałem takie wypowiedzi pastora, że zaangażował absolwentkę Akademii Aktorskiej, żeby nie tylko słowem, ale ciałem uwielbiać. Też jeszcze nie jest wierząca, ale ma okazję się nawrócić. Gdy my to skonfrontujemy z tym, co tu jest napisane, to ja jestem przerażony, jak można coś takiego preferować. A to się rozchodzi. Kiedyś słuchałem takiego wspaniałego choru Ukrainy, to byli siedmiu albo ośmiu mężczyzn, męski chór, fantastycznie śpiewali. Ich nauczycielem była pani profesor z Akademii Muzycznej. No, ona się nawróci, chyba się już nawróciła, ale ten chór się dawno rozleciał. Chciałbym powiedzieć, że można ładnie śpiewać, ale to, co łączy, to jest coś duchowego, to jest zupełnie coś innego. I trudno, żeby człowiek, tak jak już mówiłem, który nie narodził się na nowo, potrafił przekazywać duchowe treści, bo tu chodzi o tą duchową treść, chodzi o to, co jest takie najistotniejsze w naszym życiu, żebyśmy się duchowo mogli rozwijać. A niestety takie rzeczy mają u nas miejsce. Dlatego może taki trudniejszy temat poruszyłem. Ja już spotkałem się z zarzutem w jednym zborze, gdzie o tym mówiłem, ale nie potrafię inaczej. Chciałbym powiedzieć, że to należy do jednych z tych zwiedzeń, przed którymi nas tak Pan Jezus przestrzega w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza. Nie upodabniajmy się do tego świata, pisze tak bardzo wyraźnie apostoł Paweł. Nie upodabniajmy się. Tu chodzi o wszystkie dziedziny naszego życia, ale ta dziedzina, jaką jest muzyka i ta możliwość manipulowania za pomocą muzyki tych tłumów. Chciałbym powiedzieć, że są takie przerażające relacje z tych różnych koncertów muzyki rockowej, co się tam dzieje. I tym się zajmują, tym problemem się zajmują nie tylko wierzący, którzy są z tym teraz już mimo woli konfrontowani, ale zajmują się psycholodzy, psychiatrzy, wszyscy mądrzy i lekarze. I chciałbym powiedzieć jedno, oni stwierdzają, że przy tej głośności, przy tej hałaśliwej muzyce, gdy się tego ciągle słucha, to następuje wzrost produkcji adrenaliny w organizmie człowieka. My wiemy, że adrenalina jest wytwarzana, jest potrzebna do naszych życiowych procesów. Ale jeśli tej adrenaliny jest za dużo, to organizm tego nie spotrzebuje i ta adrenalina się zamienia na adrenochrom, a adrenochrom ma takie działanie jak LSD. I dlatego też tłumaczą, to już nie, ja się na tym nie znam, bo to lekarze tłumaczą, dlatego na takich muzykach, tych koncertach muzyki rockowej, to się dzieją takie rzeczy, że ci ludzie są tak jakby odurzeni pod wpływem narkotyków. I zostało stwierdzone, że ten LSD wyprodukowany, ten adrenochrom w naszym organizmie, on jeszcze bardziej działa niż ten LSD przyjmowany z zewnątrz jako narkotyk. I dlatego tak można tymi tłumami manipulować i w tych różnych publikacjach dotyczących tej muzyki i tej głośności tej muzyki, to jest tak bardzo zwracane uwagę na to, jak to zgubnie działa na człowieka. Gdzieś czytałem taki wywiad z takim
Denis Fauchan, to jest dyrygent opery, nie opery, a Filharmonii Londyńskiej. Pochodzi, jak się okazuje, z Australii. On pisze już w naszych zwykłych takich barach, restauracjach. Wiedzą barmani, że co pół godziny należy podwyższyć głośność, zwiększyć te decybele płynące z tego głośnika, bo to powoduje zwiększone spożycie alkoholu. To pisze Denis Fauchan, to nie zwierząt, to znaczy na tyle, ile wiem, to jest człowiek światowy, ale on pisze o tym zdziczeniu, które ma miejsce na koncertach muzyki rockowej. Dlaczego? Dlatego, że jeśli my stale przebywamy pod takim dużym natężeniem tych decybeli, to coś się z człowiekiem dzieje. Gdy my tak porównamy, tylko gdy stojąc obok samolotu z silnikiem odrzutowym, no tam jest 90 do 110 decybeli i my wiemy, że ta obsługa, która się kręci koło tego, zawsze ma te na uszach, te, no, żeby ochronić od tych wysokich głośności. No i temu panu Fauchanowi też powiedziałem, że na koncertach w Filharmonii u pana to też czasami tak bardzo wysoko jest. Ale on mówi, tak, ale za chwilę jest znowu zniżenie, a jeśli my przebywamy przez tam pół godziny czy ileś tam pod takim natężeniem tych decybeli, to się dzieją właśnie te rzeczy. Ta adrenalina zamienia się w adrenochrom i potem ten tłum jest taki rozwierzony, się straszne rzeczy dzieją. I na różnych festiwalach, gdzie uczestniczą w nich chrześcijanie, te rzeczy mają teraz miejsce. I chciałbym powiedzieć, że to jest jedno ze zwiedzeń. I może ktoś powie, no ty stary jesteś wychowany na śpiewniku, w śpiewniku pielgrzyma, dlatego to gloryfikujesz. Ale ja chciałbym powiedzieć, że ja tych wiele pieśni znam na pamięć i żyję tym, szczególnie te pieśni, które mówią o dziele odkupienia, o Golgocie. Chciałbym powiedzieć, że to przemawiało do mnie od najmłodszych lat, bo to od najmłodszych lat śpiewaliśmy z rodzicami z tego śpiewnika pielgrzyma na nabożeństwa i to coś pozostawia. Chciałbym powiedzieć, że to poselstwo Słowa Bożego przez pieśni dociera. Dociera do każdego. I my sobie możemy tą pieśń zanucić. Nie musimy być akurat na nabożeństwie, ale my sobie tą pieśń możemy zanucić, przeczytać. To nas tak wzmacnia, buduje. A o to chodzi. I na to tak bardzo zwraca uwagę apostoł Paweł i w swoich listach na początku chrześcijaństwa. To był pierwszy wiek. I chciałbym powiedzieć, że on nie miał żadnego zespołu muzycznego. On tylko chodził i głosił. A my wiemy, że podbił Ewangelię całą Europę. I o to chodzi, bo on był w stałej łączności z Panem i on przekazywał, a Duch Święty działał i przekonywał. Dlatego nie przywiązujmy zbyt wielkiej wagi, czy nie próbujmy iść tak jak ten świat, że on tą muzyką ściąga, ale niech będzie ta nasza, ta muzyka, ta pieśń taka, żebyśmy mogli przekazywać przez to poselstwo o Jezusie i prawdy Ewangelii. A wtedy to spełni swoją rolę. Ale to będzie taką trochę znowu rewolucją, która no, w niektórych zborach już ma miejsce. Chciałbym powiedzieć, gdy tutaj u was była też do sprzedaży ta książka Byłam czarownicą. Prawda? I ta kobieta, która żyła w takim strasznym grzechu, jak usłyszała tą pieśń o Jezusie, to na nią zadziałało. Tak, na takiego grzesznika. I my to nie doceniamy. Uważamy, że mamy działać inaczej. A Słowo Boże nas uczy. I dlatego ja nikogo nie chcę tutaj krytykować, jeśli chodzi o... I również w waszym zborze, proszę mnie źle nie zrozumieć, że ja na kogoś celuję, nie? Ja tego nie robię, ja chciałbym tylko wskazać na to, jak ważna jest śpiewana treść, jak ważna jest przekazywana spokojna muzyka. A u nas teraz już, jak nie ma perkusji, no to tak, no coś im tam brakuje. Taka jest ocena, żeby tylko głośno, a nie o to chodzi. My mamy... Słyszę ten cichy głos naszego Pana, który chce do nas przemówić.